Elowina. Elowina, taka szczycie się mój zaczyna. Elowina, dla ojca, matki, córki, syna. Elowina. Dzisiaj vloga mamy kolejnego. To już dzisiaj 10, ta? Ta, 10. Włączył się telewizor, nie włączył się. Albo się włączył, jak go włączyłem. Dobra, włączył się, nie włączyłem go. Dobra, jest dobrze. Tutaj co na początku powiedzieć, że mam problem z automatyzacją włączania tego kompa, dlatego że cały problem jakby leży tutaj. Cały problem leży tutaj właśnie i on leży w tej oto aplikacji, czyli w automagiku, który no nie działa. W sensie zawsze jest problem, dlatego że ten telefon działa normalnie. Teraz jak powiem turn on PC. Okay, bro. I am turning on your computer. I kiedy włączymy tego automagica, to teraz mi się nawet nie chce pokazać, że to się dzieje. Okej, okay, zajebiście. Plugin event nawet się nie włączył. Chociaż jakby mimo tego, jak widzicie, tutaj pojawiło się powiadomienie z auto, z push bulleta. Ja mam 3 minuty lekcji, więc dlatego też włączę szybko kompa sobie. Coś jest nie tak, ale kompletnie nie wiem co. Włączanie komputera na przykład działa super, no bo po prostu odchodzę i od kompa. Już mi przykład film zaplodował, siadam sobie na po prostu kanapie i sobie na przykład mówię, żeby włączył PC. No więc co, ja tutaj muszę tutaj na ten kanał go dołączyć. No i cóż. Więc to tak na początek. Dzisiaj myślę, że nagramy jakąś pastę i wam pokażę backstage nagrywania pasty. Właśnie jak powstaje pasta. Więc sobie zobaczycie, jak powstają u mnie przynajmniej pasty. Nie chyba tego żaden pastelektor nie pokazywał, bo to w sumie nie jest jakiś taki super ciekawy jakby ten. To nie jest jakiś taki super ciekawy i w ogóle wow, taki ten etap. O, etap. Więc wiecie, no to tak nie ma zbytnio sensu to pokazywać, no ale wiecie, mamy daily, więc trzeba coś pokazać. Jak mówiłem wcześniej, tak robimy, czyli w tym momencie zaczynamy od szukania pasty. Z tego powodu, że tutaj jest 7, 8, 10, 30, no około 30 past. Z tego powodu, że w folderze, który tutaj jest, tutaj pokażę tyle. Z tego powodu, że w tym folderze jest około 30 past, no to wam nie pokażę, bo tylko 10 jest w tym momencie na kanale, 11 jest w przygotowaniu, więc ja słuchajcie, wybrałem już tak myślę, tak dosyć wstępnie, że przeczytam sobie tutaj, myślałem nad gówno 2015. I tutaj tak ona jest ona w pliku w notatniku. Mam już 2 pasty do transkrypcji, czyli pasty, które mam w formie audio i muszę je przypisać na formę tekstową i wtedy je przeczytać. Już tak, właśnie pierwszą pastę, czyli iPhone'iary tak zrobiłem. iPhone'iary właśnie zostały tak zrobione. Tutaj jak widać są po kolei wszystkie te pasty. No więc tyle. Więc to jest pasta właśnie gówno 2015. Przynajmniej taki tytuł wywnioskowałem z tego, jak przeczytałem tą oto pastę, więc taki też tytuł nadam temu oto filmowi, bo nie znam innego tytułu, więc tak ona to wygląda. Więc teraz co robię? Robię dosyć prosto, czyli kopiuję, następnie wchodzę w notatnik Google'a, czyli Keep, tworzę nową notatkę i sobie wrzucam tutaj jak widać. Następnie, kiedy już ją mam, no to przychodzę tak naprawdę to na ostatni etap przeczytanie, czyli odpalanie sobie całej pasty. Więc tutaj jak widać jest pasta. Czytam ją oczywiście na tym telefonie, na którym nagrywam, no ale z tego powodu, że nagrywam teraz głównym telefonem, no to wiadomo, nie czytam na nim, a na drugim, także tak będzie zaraz. Więc dalszy etap, jaki oczywiście mamy, no to trzeba czymś to nagrać, no to Audacity. Nagrywam Audacity, dlatego żeby nie marnować czasu w darmowym Reaperze, wybieramy audio, bo już się raz na tym kapłem. I musimy wybrać Novoxa. No to mam wybranego Novoxa. No i tutaj naprawdę wystarczy kliknąć na to przycisk. Podchodzę i zaczynam nagrywać. Ale oczywiście to nie jest wszystko, dlatego że jeszcze ważny jest trening przed czytaniem. Ogólnie trening taki. Tak jak na przykład, nie wiem, gracie w koszykówkę na UEFie, to na przykład robicie sobie rozgrzewkę, jakieś wiecie o co chodzi. No to tak samo jak czytacie, to także musicie zrobić rozgrzewkę. No ale wiadomo, nie biegacie, tylko wokalną. Jak wygląda taka rozgrzewka wokalna? Bierzecie na przykład jeden z patentów na tą ćwiczenie na dykcję, to jest korek od wina. Ja przestałem używać korek od wina, dlatego że polecono mi, usłyszałem o czymś takim jak no po prostu można wykorzystać do tego palec i albo można wykorzystać kciuka wtedy, kiedy go wsadzamy między zęby. Czyli tak, to wtedy nam troszeczkę przeszkadza tutaj ogólnie inna część ręki, ale chociaż w sumie nie. Ewentualnie możemy wsadzić ten palec i także jakby czytać.
Ale kciuk oczywiście jest lepszy. A co robimy? Robimy po prostu, mówimy byle co przez około pół minuty. Czyli właśnie wsadzamy kciuka, czyli na przykład wsadzamy kciuka i przez pół minuty staramy się łysi jak najwyraźniej. Jednym z kolejnych ćwiczeń jest taki konik jakby, czyli takie wiecie, takie taki jak koń, black mask, coś takiego. No i to większość chyba ćwiczeń to jest samo wszystko co robię. W praktyce tak naprawdę robię tylko to i to tyle. Ale teraz tak zrobię na poważnie, bo teraz przed kamerą pokazywałem, więc teraz się przećwiczymy i idziemy nagrywać. Jedną z najważniejszych rzeczy, jaką potrzebujemy, jaka się przyda, to woda. Najlepiej, ja na przykład stosuję, najbardziej lubię, w przypadku takiego czytania, najbardziej lubię wodę niegazowaną i wiadomo, niesmakową. Dlatego, że niegazowaną, dlatego, że nam się nie odbije od tej wody. Więc teraz włączam nagrywanie, bierzemy telefon i czytamy. Znaczy teraz w miejscu, żeby zrobić sobie ewentualne szumy, wyciąć, więc teraz zaczynamy. Idę z psem na wystawę do Galerii Sztuki Nowoczesnej. No wiadomo, bardzo często są jakieś błędy i problemy, więc także jeżeli się słuchacie w nagranie, to też bardzo często słychać, że w nim są błędy, że w nich są cięcia. Bardzo często to jest i to jest właśnie jeden z moich problemów, że niestety bardzo często są te cięcia. Idę z psem na wystawę do Galerii Sztuki Nowoczesnej. Tu nie wolno z psami, mówi ochroniarz. To nie jest pies, odpowiadam. To jest performance. A to przepraszam. Idziemy z psem dalej. Oglądamy rzeźbę Stefana Centara. Ceny ty aura. Idziemy z psem dalej. Oglądamy rzeźbę z... Idziemy dalej. Idziemy z psem dalej. Oglądamy rzeźbę z... ZXY krzyczy UVW. Fajfus, mówię do niego. Fajfus, nie zraj tutaj. Kiedy... Mój pies kręci się w koło i węszy nosem po ziemi. Fajfus, mówię ci. Mój pies krąży się w kółko i węszy nosem po ziemi. Fajfus, mówię do niego. Fajfus, nie sraj tutaj. Kiedy mnie ciśnie, odpowiada i zaczyna srać na podłogę. Jakiś człowiek podchodzi i przygląda się temu, co wychodzi mojemu psu z dupy. To jest interesująca propozycja, mówi. Ktoś inny też przychodzi i mówi. To jest interesująca propozycja, mówi ktoś inny też podchodzi, prosi mojego psa o wywiad. Cóż, zawsze konstantowałem operacyjne. Co? Konstantowałem obsesyjne. Cóż, zawsze konstantowałem obsesyjny dla mojego gatunku rozwiązania przestrzenne w środowisku miejskim. UTS. Kobieta krzyży w basenie z moczem. Mamy to. Następnie, kiedy już mamy nagranie, no to przejdziemy do monitora. Tutaj otwórzmy, czy wszystko jest ok. Tutaj weźmy oczywiście efekt, czyli redukcję szumu, uzyskamy profil i zredukujmy jakiś szum, który tam ewentualnie może być. Zobaczmy, czy coś jakoś nie wpłynęło to aż tak na audio, więc może być. Idę na wystawę do Galerii Sztuki Nowoczesnej. No więc teraz bierzemy plik, eksportujemy go jako MP3, wrzucamy tutaj i teraz efekty. Troszkę mniej efektów niż ten, ale dodajemy equalizer, wykniemy troszkę częstotliwości, dodajemy kompresor, żeby oczywiście znormalizować audio i dodajemy EFG. Wykręcę go jakoś tak i tyle. Więc teraz słuchamy. Idę z psem. Musimy wyłączyć tę linię, bo w defaultem tym się włącza. Idziemy z psem dalej. Tutaj zawsze staram się zrobić coś takiego, żeby nałożyły na siebie te ścieżki, żeby one no tutaj nachodziły właśnie, żeby móc, żeby po prostu nie było aż tak usłuchać przejścia, cięcia. Proszę, idziemy z psem dalej. Oglądamy rzeźbę Stefana Centara. No niestety, ale jakby z tego powodu, że dzisiejszy odcinek generalnie jest dosyć ciężki, ponieważ jestem dzisiaj już na wyjeździe, za w sumie pół godziny nie będzie mnie w domu, więc także, więc się troszeczkę śpieszę, więc w tym momencie przerywam nagrywanie, zobaczymy się, jak już całe audio mniej więcej będzie gotowe. Okazuje się, że jadę 15 minut wcześniej, więc teraz szybki speedrun. Tutaj szybko. Idę z psem na wystawę do Galerii Sztuki Nowoczesnej. Tu nie wolno z psami, mówi ochroniarz. To nie jest pies, odpowiadam. Dobra, szybki render. Render. Teraz odpalam przeglądarkę, wchodzimy na Pixabay. I szukamy zdjęcia. O, to będzie dobre. Pobieramy. I przygotowujemy teraz grafikę. O, więc odpalam Photoshopa. I przygotowujemy szybko grafikę i wrzucamy to na... renderujemy, wrzucamy na kanał i jednocześnie odpalam już Vegasa. Bo tak jak mówię, mam jakieś 15 minut. Muszę się jeszcze ubrać i ogarnąć, więc tworzymy nowy plik. Ctrl X, Ctrl V.
plik, nie, plik otwórz, potrzebujemy. Biorę z ostatniej tej miniaturki. Teraz tutaj wrzucamy to. Jeszcze muszę z dokumentów wziąć i to, i to. Teraz jeszcze to zdjęcie na początku, co mamy. Tutaj, tak, tak. Teraz to robię na speedrunie, tak jak mówię. Idę z psem na wystawę do Galerii Sztuki Nowoczesnej. Tu nie wolno. Zastanawiałem, mówię do psa. Tak, tutaj. Jest. Kobieta krzyży w basenie z moczem. 20p 30. Pomoc oczywiście karty graficznej bierzemy. No i w tym momencie wchodzimy tutaj w YouTube'a i przesyłamy film. Ja sobie daję na prywatnej, sobie później to ustawię. Wszystkie tagi wpiszę i tak dalej, jak będę jechał w aucie. I to tyle. To jest ta filozofia tworzenia past. Ja oczywiście tworzę to na tyle rzadko i nie wiążę z żadnej przyszłości, więc no. A właśnie, filmu nie obejrzałem. To też go muszę obejrzeć. Nie mam miniaturki. To też muszę szybko miniaturkę zrobić. Dobra, kończę. Ani wolę, ani wolę.